Przykłady przyjaźni zwierzęco-ludzkiej są często tematem książek i filmów. Jednym z najpopularniejszych jest chyba film nagrany na podstawie faktów o tytule Mój przyjaciel Hachiko. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam niezwykłą historię staruszki, która postanowiła uratować porzuconego pieska. Zapraszam do oglądania. Ta niesamowita historia wydarzyła się w jednej z wiosek na Podlasiu. Starsza kobieta mieszkała sama na skraju małej wsi. Słyszała od ludzi plotki, że jakiś niebezpieczny pitbull szwenda się po wiosce. Nikt nie odważył się do niego zbliżyć. Kobieta jednak nie była obojętna na zwierzęta i miała życzliwe serce. Uznała więc, że jeśli znajdzie psa, o którym wszyscy mówią, to zdecydowanie mu pomoże. Kilka dni później staruszka wybrała się na zakupy do okolicznego sklepiku i na swojej drodze spotkała psa, o którym chodziły plotki w wiosce. Zwierzę ukrywało się za kubłem. Było wychudzone, a w jego oczach kobieta ujrzała smutek i cierpienie. Od razu zdała sobie sprawę, że na pewno jest głodny i postanowiła coś z tym zrobić. W sklepie kupiła kawałek kiełbasy i nakarmiła psa. Stwierdziła, że nie może go tak zostawić i postanowiła, że zabierze go do domu. W drodze do swojej chatki sąsiedzi zwracali jej uwagę, że pitbull to niebezpieczny pies i lepiej zostawić go na ulicy. Ta jednak nie słuchała. Miała dobre serce i wiedziała, że jeśli go zostawi, to nikt inny mu nie pomoże i z czasem pewnie umrze z głodu. Po powrocie do domu dała zwierzakowi jedzenie i rozłożyła ciepły koc na podłodze, żeby piesek mógł odpocząć. Kilka dni później staruszka rozwiesiła po wsi ulotki z informacją, że znalazła pieska, mając nadzieję, że ktoś szuka swojego pupila. Niestety nikt się nie zgłosił. Kilka tygodni później pitbull czuł się już lepiej i nie miał nawet zamiaru opuszczać staruszki. Chodził za nią wszędzie i nie odstępował jej na krok. Staruszka miała dzieci, które były już dorosłe i bardzo rzadko ją odwiedzały. Całymi dniami przesiadywała w samotności, tak więc piesek stał się dla niej nowym dzieckiem. Kobieta w końcu dała mu imię. Nazwała go Chrapek, bo całymi dniami spał na ciepłym kocyku przy piecu i zabawnie chrapał. Przesiadując w domu przy kominku, opowiadała pieskowi o swoim życiu, a ten uważnie słuchał wszystkiego, co do niego mówiła. W końcu miała się do kogo odezwać. Pewnego dnia kobieta postanowiła wyprać swoje ubrania w rzece, która znajdowała się nieopodal jej chatki. Weszła do wody i poślizgnęła się na kamieniu. W kilka chwil staruszka była już porwana przez nurt. Mimo tego, że mieszkała nad rzeką, to nie potrafiła dobrze pływać. Kobieta zaczęła głośno krzyczeć i wołać o pomoc. Niestety nikt nie nadchodził. Kiedy była już prawie pewna, że to jej koniec, nagle w oddali zobaczyła chrapka, który z impetem wskoczył do wody i zaczął płynąć w jej kierunku. Gdy podpłynął bliżej, złapała go za obroże i ścisnęła z całej siły. Piesek, zdając sobie sprawę, że staruszka się go trzyma, szybko zawrócił z powrotem i po kilku chwilach razem dotarli do brzegu. Chrapek ocalił staruszkę tak samo, jak ona ocaliła kiedyś jego, zabierając go z ulicy do domu. Chwilę później nad rzekę przybiegł sąsiad, który słyszał wołanie o pomoc. Z początku myślał, że pies zaatakował staruszkę, ale po chwili zdał sobie sprawę, że ten ocalił jej życie. Powiedział do niej, że chyba już najwyższy czas, żeby ściągnąć wszystkie ulotki, które jakiś czas temu rozwiesiła w wiosce. Nikt nie przyjdzie po psa. On wybrał ciebie. Od teraz jest twoim aniołem stróżem. Kiedyś ty uratowałaś jego życie, zabierając go do domu. Teraz on uratował je tobie, powiedział mężczyzna. Kobieta uśmiechnęła się do niego, gdy usłyszała te słowa i z miłością spojrzała na swojego wybawiciela. I tym sposobem dobiegamy do końca tej niezwykłej historii. Napiszcie w komentarzu, czy posiadacie jakiegoś pieska, a może też znacie kogoś, komu pies uratował życie? Koniecznie się z nami tym podzielcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!